Hello, welorowyżyści i kolarze. To, co dzisiaj Wam pokażę, to start w pierwszym wyścigu, maratonie, jak zwał, tak zwał, czyli Szutry Śląskie w Wodzisławu Śląskim. Dziś jest 13 stycznia, mam nadzieję, że 13 nie będzie dla mnie pechowy. Start z miejscówki Balaton, czyli taki ośrodek rekreacyjno-sportowy. Jak widać, tu jest jeziorko, jest za mną start. Pakiet odebrany, jedna z najfajniejszych rzeczy to z tego pakietu to oczywiście czapeczka, którą już mam na sobie. Dodatkowo organizator przemyślał i jest apteczka, bo jak widać warunki dzisiaj może nie są super jakieś arcy trudne na chwilę obecną, ale też najłatwiejsze nie będą. Ja startuję na tym krótszym dystansie, czyli na 50 km. Można zrobić dwie rundy, czyli 100. Z racji tego, że rok temu startowałem na 100 km w edycji zimowej setka po Łodzi i stwierdziłem, nie wiem jaka by musiała być pogoda, żeby było ciężko. Masakra. Dobra, zostało mi tylko 7% baterii. To jest póki co ostatnie moje nagranie. Widzimy się na mecie, bo i tak się nic nie dzieje. Trzymajcie kciuki. Tak, może pewnie widzieliście, że było ciężko, dlatego tym razem nie ryzykuję. Pogoda lubi płatać figle, a ja nie chcę wylądować w szpitalu, bo jeszcze jutro muszę wrócić z dziećmi do Wrocławka, 350 km. Jeżeli chodzi o pogodę, no to jest w chwili obecnej chyba jakieś minus 3, minus 2 stopnie. Cały czas będzie się wszystko plasować w granicach 0 stopni. Odwilży raczej nie będzie, śnieg raczej jak popruszy to tylko delikatnie, więc raczej będzie jak na tą porę w miarę przyjemnie. Bardzo, bardzo mnie ciekawi trasa, bo z tego co już wiem, no to organizator lubi dopracować trasę do jakichś najmniejszych szczegółów i tym razem będzie można przejechać się po kopalni, która jest jeszcze użytkowana, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będą jedna bądź dwie hałdy, trochę będzie górek i zobaczymy jak to wszystko się dzisiaj potoczy. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo długo się zastanawiałem nad jakim dystansem wystartować i też bardzo długo zastanawiałem się jaki rower wziąć. I wstępnie podjąłem decyzję, że pojadę na karbonowym Eskerze 7, ale stwierdziłem, że trochę szkoda roweru i jednak startuję na stalowym Eskerze 4 z prostą kierownicą. Tam mam założone opony troszeczkę bardziej agresywne, czyli Pirelli Cinturato Gravel Mixed w rozmiarze 700x40C. Tam miałem te w Eskerze 7 mam założone Wolfpacki, więc nie ryzykuję i sobie dzisiaj na spokojnie pojadę stalóweczką. Start traktuję naprawdę bardzo mega lightowo, na tyle lightowo, że ani nie mam pomiaru mocy, ani nie mam czujnika tętna, więc nawet nie wiem co to z tego wyjdzie, po prostu dla mnie najważniejsze będzie przejechać to bezpiecznie. O, dobra, lecę się przygotować, o 9 start i mam nadzieję, że będzie fajnie, jak zawsze. Chwila do startu, może być delikatne opóźnienie, bo jeden z zawodników zapomniał kasku, ale organizator jest na tyle wyrozumiały, że pojechał chyba do domu po kask i przywiezie swój, więc zobaczymy, czy wystartujemy planowo, czy będzie opóźnienie, ale zakładam, że będzie opóźnienie. Szacunek za taką decyzję. Że próbowaliśmy uratować jednego z zawodników, bo jak to się czasami w życiu zdarza, zapomniał kasku, ale Mosin Wodzisław ma kasków w brud i wyposażył nas w jeden z takich kasków i dzięki temu Piotrek z Bielska będzie mógł wystartować i ścigać się z wami. Pamiętajcie, nie ma sensu na zakrętach wchodzić super driftem, bo możecie z niego nie wyjść. Ja ostatnio wyglebiłem i stłuczone kolano, i stłuczony łokieć, to jest moment, który naprawdę może wam popsuć resztę z jazdy. Także życzymy wam wszystkiego dobrego, walczcie, bawcie się i uważam imprezę za otwartą. A, no, że tak powiem, spod pazuchy na 27 km będę wyciągał rozgrzewający napój magiczny. Ale nie będę, że tak powiem, mówił o tym głośno. Na znak startuje dystans przygoda.
3, 2, 1. Powodzenia! Zdarzyło się. Zawodnik numer 5. No proszę, zaskoczenie. Na fullu. Powiem wam, że te wyścigi gravelowe... O, proszę. A tutaj znany youtuber. Siemanko, nie jedzie z nami? Dzień dobry, nie. Cześć, miło. Cześć, powodzenia. Cześć. Spotkałem burz kraftowego, zbiłem piąteczkę i jadę dalej. O, i bunkry. Ale ładna droga. Kurczę, jak to ładnie musi wyglądać latem. Długa, prosta. Na razie jedzie się dobrze, jadę swoje. Nie za mocno, nie za lekko. Ktoś mnie wyprzedzi, ja kogoś. Jest spoko. Nie ma co szarżować. Jadę na tyle spokojnie, że już tego nie wiem, jest zawodnicy z dystansu dłuższego. Nie wiem, ile później startowali, czy minutę, czy pięć. Ale tych dwóch, co przede mną jedzie, to na pewno są konie. A ja dalej sobie jadę swoje. Odjazd. Dobra. Zobaczymy, czy biegu wystarczy. I techniki, i przyczepności jednocześnie. Ma dużo, wszystko ma duże znaczenie. No na razie się jakoś jedzie. Opa!
No, coś mi się wydaje, że właśnie jestem na trasie żelaznego szlaku rowerowego. Niektóre osoby może już go znają. Ja też miałem okazję parę razy się nim przejechać, ale tylko w jakimś tam małym odcinku. W planach w dalszej części sezonu przejechać go cały. A na razie chciałbym ukończyć te wyzwanie dzisiejsze. Jedzie się dobrze. Szkoda, że nie mam jakiegoś kumpana. Jak tam? Góra wolna. Gadka szmatka i z toru się zjechał. Uwaga! Kolega coś na oponę narzeka, że ślisko. Ja to na razie nie zauważyłem. Że będą ujeby. O, i faktycznie miał rację. Ale to tylko kawałek. O. O. Mały włos. Z górki na pazurki. I powoli godzinka wbija małymi kroczkami. Czyżby to była ta kopalnia, przez którą będziemy przejeżdżać? Zaraz się okaże. Dobra, jest i ta hałda chyba. A się człowiek schłodził teraz, a teraz się pewnie zgrzeje. No dobra, jedziemy. Tu na 27 km powinna być jakaś niespodzianka. Ale zobaczymy, czy faktycznie będzie. Jadę, jadę. Aha, teraz się zacznie, fajnie. Tak myślałem, że było za łatwo. Miał tu czekać z jakąś nalewką i co? Gdzie ta nalewka? Może bym walnął grzdyna? Dobra, jest fotograf. Nie może być siary, aby zszedł z roweru. Więc za wszelką cenę trzeba zrobić tak, aby utrzymać się na kołach. Ale tu jest piękny widok. Ja pierdzielę. O, dobra. Dawaj, rób zdjęcie. W końcu. Teraz ostro w lewo. Dobra. Nie, dziękuję. Nie. Pojadę dalej. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale jest kozacko. Czyli była piwówka, a mogłem skorzystać, kurde. Ale później prowadzę, to bez sensu. Co, którędy? Którędy? No dobra, jedzie się, nie? Chyba tam. Jest tam ktoś? No niby nie ma. Dobra, mam. Był jakiś znak, są ślady, no mam nadzieję, że dobrze jadę. Tam widać na mapie, że jakaś dalej droga jest. O! Proszę, zwierzątka. Jak kozice. O! Dobrze, jadę, jest dalej pachołek oznaczony, więc okej, nie ma problemu. Jeszcze jest strzałka na śniegu nawet narysowana, że tędy, więc elegancko. Dużo nie brakowało, ale tutaj dziwnie jest. Dobra, trzeba uważać,
Tędy? Na wprost. Dobra. Oznacza, że chyba tutaj, nie? Tutaj, dobra. O. Trzeba uważać na zjeździe. O, jest ciekawie. I believe I can fly. Tarara, tarata, tata. Dobra. Jest okej. Okay. O kurde. Idzie się wyglebić. Trzeba uważać. Co, fajnie? Jeszcze jedna hałda przede mną i później już trzeba tylko wejść z górki. Chociaż pokazuje, że to jest szósta górka z 9. Więc trochę tych chłopek jest dzisiaj. A dupa ciężka. Rower też łatwo nie jest. Ale się jedź. Dobra, muszę się do czegoś przyznać. Chyba pomyliłem trasę. Wahoo mnie automatycznie przeliczyło i skróciłem. Pewnie ominąłem tą drugą hołdę niechcący. I to kończy się niestety DNF-em. Kurde, no, ale jestem zły. Tak coś czułem. Coś czułem, że chyba nie ten skręt. Kurde. No szkoda. Ale fajnie się dzisiaj jechało. Fajnie, jeszcze kawałek przede mną. I co najważniejsze, że jest czapeczka. Do końca mi zostało 11 km. Przejechałem prawie 37 z kawałkiem. Z dystans by się teoretycznie mniej więcej zgadzał, ale to będzie pewnie jakiś kilometr, dwa, kurde, gdzieś skróciłem niestety. Szkoda. Szkoda, no ale cóż. Bywa i tak. Niecałe 5 km zostało. A dobra. Przedostatnia hopa chyba, z tego co kojarzę. Dzień dobry. Myślałem, że torba z Szutrów Śląskich, a to z Tesco. Drobna różnica. Dobra, trzeba się szybko przebrać z tych zmarzniętych i mokrych ciuchów i zobaczyć co dalej. Z tego co patrzyłem na wyniki, no to chyba teoretycznie jestem czwarty. Gdyby nie te skrócenie trasy, podejrzewam, że byłbym piąty, szósty. A finalnie pewnie będzie DNF. Poprosiłem, aby sprawdzili dokładnie, czy faktycznie pomyliłem mocno trasę. No. YouTuberów więcej niż zawodników. Od razu przyznam się bez bicia, że nie dałbym rady przejechać dystansu wyzwanie, bo odmarzłyby mi nogi. Już teraz mocno czułem, a jeszcze jakbym miał przejechać drugie tyle, jak nie więcej, no to byłoby już stosunkowo ciężko. Dobra, idę coś zjeść, napić się i czas powoli wracać do domu. Jak się jechało? Dobrze. Ale to nie. A, widzimy, że opona jest bardzo szutrowa, ale zjechałeś wszystko? No tak, znaczy zjechać tak, podjechać nie. A i tutaj dogonił cię numer 50, jednak dobre ściganie było. Gratulujemy, jak wrażenia z trasy? To się podoba. I numer 27, widzę, że tu była trójka, która na koniec się rozegrała. Dobra, wszystko wiadomo, już przeanalizowaliśmy trasę i niestety skróciłem ją, więc oficjalnie jest DNF. Niestety pierwszy mój DNF w życiu i to nie przez brak sił, chęci czy przez jakąś awarię, tylko przez pomyloną trasę. Szkoda, ale to i tak jak mówiłem od samego początku, nie jechałem tu na żaden wyścig, nie ten, chciałem się po prostu przejechać. Popatrzeć, zwiedzić jakieś coś nowego. Naprawdę trasa była fajna. Szkoda, że faktycznie tej drugiej hałdy nie pojechałem, bo pewnie tam widoki też były dosyć spoko. Ale no cóż, takie życie. Więc piszcie, jak wam się trasa podobała.
a ja już się pakuję do domu i zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.